Dlaczego pomagać bliźniemu? Święty Eugeniusz Dymaznot, gdy rozpoczynał zgromadzenie misjonarzy oblatów, jeszcze wtedy misjonarzy Prowancji, nigdy nie myślał, że jego duchowi synowie będą pracowali w każdym zakątku świata. Nigdy nie myślał, że będą rozpoczynali kościoły od Kanady po Afrykę. On wiedział, że była potrzeba tutaj w Marsylii, tutaj w południowej Francji. Ale jednocześnie wiedział, że musi być otwarty na wolę Bożą. Dlatego gdy biskup z Montrealu przypłynął tutaj do Marsylii, błagając o misjonarzy, o kogokolwiek, który chciał pomóc, bo tam, mówił, są ludzie, którzy nie słyszeli o Bogu. Święty Eugeniusz usłyszał w tym wolę Bożą i był gotowy wysłać połowę swojego zgromadzenia do dalekiej Kanady, aby tam rozpoczęli misję. Święty Eugeniusz wiedział, że nigdy ich nie zobaczy, że jak wypłyną z tego portu, zobaczą swoją ukochaną Maryję po raz ostatni. Ale dzięki temu święty Eugeniusz dał nam przykład do naśladowania. I tak samo mówił swojej młodzieży. Macie służyć drugiemu. Macie pomagać innym. Macie być tymi, którzy będą narzędziami Boga. Po to wam dał talenty. Po to wam dał różne zdolności. W zgromadzeniu, które założył dla młodzieży, mówił, macie organizować się, aby gdy jest ktoś chory, zanieść mu potrzebne posiłki, potrzebne lekarstwa. Gdy nawet ktoś umrze w rodzinie jednej z młodych ludzi, macie tam być, aby im pomóc. Zastanówmy się, czego nas uczy i do czego nas zachęca święty Eugeniusz. Czy jesteśmy gotowi popatrzeć szerzej niż nasz malutki plan? Popatrzeć na to, jak Pan Bóg chce. Bo my często patrzymy na nasz maleńki statek. Chcemy przepłynąć nasze maleńkie jezioro, a Pan Bóg chce nam dać swoją łódź, aby popłynąć o wiele dalej, aby zanieść Jego słowo, Jego miłość drugiemu człowiekowi, tam gdzie my może tego nie oczekujemy, tam gdzie my nawet nie myśleliśmy, że jesteśmy do tego zdolni. Niech święty Eugeniusz będzie naszym światłem, niech on będzie naszym przykładem, niech on stawia się za nami w służbie drugiemu.